Cześć, nazywam się Rafał Jędruch. Do tej pory oglądaliście moje filmy na YouTubie, w których pokazywałem wam krótkie wycinki i urywki mojego saksofonowego życia. Byliście wtedy, kiedy zmieniałem ustniki, kiedy zmieniałem saksofony. Byliście przy tym, kiedy aranżowałem i wywracałem do góry nogami znane i lubiane piosenki. Mieliście okazję posłuchać mojego autorskiego materiału, a przynajmniej jakiejś jego części. Dzisiejszy materiał będzie zapowiedzią nieco innej formuły moich YouTube'owych filmów. Mianowicie będzie miał charakter nieco inny od tego, co do tej pory zamieszczałem. Będzie to coś w rodzaju vlogów. Będę starał się pokazywać moje codzienne życie, będę pokazywał wam czas, który spędzam na próbach, będę pokazywał wam moje koncerty od kuchni, będę pokazywał, w jaki sposób przygotowuję swoje saksofonowe lekcje. Dalej będę działał w swoim czarnym, szatańskim pokoiku. Będę pokazywał wam, na czym polega moja codzienna praca z saksofonem. Będę starał się jak najbardziej odwrócić dotychczasową formułę i pokazać wam wszystko, co robię od kuchni. Będę pokazywał, w jaki sposób pracuję nad improwizacją, w jaki sposób zmagam się, co mi nie wychodzi. Do tej pory zamieszczałem wszystko to, co udało mi się wypracować, co chciałem pokazać szerszemu gronu odbiorców. A teraz będę pokazywał zupełnie coś innego od kuchni. Jak mi nie wychodzi, jak się wkurwiam, jak jestem sfrustrowany, jak nie mogę znaleźć stroika, jak nie umiem zagrać jakiejś prostej piosenki i tak dalej, i tak dalej. Będę starał się pokazać moje, krótko mówiąc, skondensowane codzienne życie. Będę starał się to emitować dość cyklicznie i systematycznie, chociaż wymaga to trochę więcej pracy, ponieważ trzeba to montować, trzeba wybierać ujęcia i tak dalej. Mam nadzieję, że nie zniechęci mnie to i będę w miarę systematycznym. To mniej więcej tyle pracy, ile kosztowało mnie robienie mojego programu Saksofon. Natomiast teraz skupiam się na tym i mam nadzieję, że będziecie to chętnie oglądać. Też dziękuję za 325 subskrypcji, bo jak na kanał niszowy i na kanał saksofonowy, to myślę, niezły sukces. Mam nadzieję, że przybędzie was więcej, że dołączycie do grona tych, którzy już są, którzy obserwują i mam nadzieję, są zadowoleni. Zapraszam na vlog numer 1. Jakiś czas temu zamieściłem na YouTubie film, w którym gram na saksofonie altowym Amati, używając do tego ustnika do saksofonu tenorowego Lowton 10B. Absolutnie nie miałem w planach zamieszczać tych prób do użytku, do wglądu publicznego, natomiast całkiem spodobało mi się to brzmienie, całkiem spodobało mi się to, co udało mi się uzyskać na tym zestawie. Swoją drogą Lowton 10B jest na sprzedaż. Kosztuje jedyne 1800 polskich złotych. Zapraszam do zakupów. Testów nie, ponieważ wysyłałem kiedyś... Okej, ludzie wysyłają mi ustniki na testy, w sensie, jeżeli jestem zainteresowany kupnem jakiegoś ustnika, to otrzymuję te ustniki od potencjalnych sprzedawców. Natomiast nie wysyłam już ustnika, ponieważ na testy ustników, bo wybitnie irytuje mnie przetrzymywanie tych ustników, jakieś niezdecydowanie, trzymanie go przez 2 tygodnie, w pierwszym tygodniu nastroje potencjalnego kupcy są... Na nastrój potencjalnego kupcy jest bardzo pozytywny, już przelewa pieniądze, potem okazuje się, że wziął go na 17 hałtur i na każdej był na zmianę zadowolony i niezadowolony i w zasadzie chcesz komuś zrobić dobrze, jakkolwiek to brzmi, a okazuje się, że na końcu zostajesz z ręką w nocniku i przez 2-3 tygodnie nie masz ustnika. Być może w tym czasie zjawiłby się ktoś, kto zagrałby 5 dźwięków i być może by go kupił. Więc nie wysyłam ustnika na testy. Zapraszam do Wrocławia. Mogę ten ustnik udostępnić na kilka godzin. Mogę go komuś pożyczyć na sprawdzenie, ale tu na miejscu we Wrocławiu.
Swoją drogą, kiedy już ktoś dzwoni w sprawie kupna tego Lowtona i zadaje mi pytanie, proszę pana, czy to jest ustnik ostry, czy to jest ustnik do krojenia szynki, do lepienia pierogów albo do klasyki, jazzu czy innych gatunków. Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ owszem, Lowton jest ustnikiem, dzięki któremu uzyskamy nieco ostrzejsze brzmienie niż na ebonicie. Lowton jest ustnikiem, na którym zagramy nieco głośniej niż na Vandorenie A35. Lowton jest ustnikiem, który pomoże nam zabrzmieć jak James Carter, który weryfikuje nieco inne, dzięki któremu uzyskamy nieco inne brzmienie niż na całej gamie ustników ebonitowych. Ale nigdy nie jest tak, że ustnik gra za nas sam. To nie jest preset w klawiszku, który wciśniemy i on za nas po prostu zabrzmi, bo ktoś mu tak w środku ustawił. Ustnik jest tylko środkiem do uzyskania brzmienia, jest tylko środkiem do uzyskania jakiegoś wyrazu. Nie stanowi o tym, jak brzmimy. Przecież na jednym ustniku dwie różne osoby mogą zabrzmieć zupełnie inaczej. Bez przerwy czytam na różnych forach, bez przerwy słyszę od znajomych muzyków, saksofonistów, że Otto Link to ustnik do jazzu, który brzmi, jakby miał skarpetę w środku, albo absolutnie jest ciemny i nieznośny, jeśli chodzi o jasne, klarowne brzmienie. Że na tym ustniku nie da się zagrać muzyki popowej, nie da się zagrać pięknych melodii, niczym Kenny G. Uważam, że jest to zwykłe pierdolenie i po prostu ludzie, którzy nie potrafią grać na linku, będą mówili, że to ustnik, na którym się nie da zagrać wszystkiego. Wydaje mi się, że to kwestia tego, w jaki sposób podejdziemy do ustnika, w jaki sposób... Oczywiście są linki ciemniejsze, które brzmią nieco ciemniej, na których się brzmi nieco ciemniej, są linki, które brzmią zajebiście jasno. Kwestia wyboru, kwestia znalezienia swojego egzemplarza. Dlaczego zmieniłem ustnik z Lowtona na Otto Linka? Dlatego, że ja się zmieniam. Dlatego, że zmieniają się moje inspiracje, zmieniło się moje oczekiwanie względem brzmienia. Zacząłem oczekiwać zupełnie czegoś innego od tego, co udało mi się wcześniej uzyskać na zestawie Vega z Lowtonem. Odkąd mam szóstkę, zupełnie inaczej zacząłem postrzegać to, jak chcę brzmieć. Zupełnie coś innego stanowiło dla mnie sedno saksofonowego brzmienia. Tego linka dostałem całkiem przypadkiem. Nie sądziłem, że tak się potoczą losy zmiany ustnika. Dostałem go całkiem przypadkiem i absolutnie nie sądziłem, jak powiedziałem, że on zostanie już ze mną. Natomiast chyba nie miałem żadnych wątpliwości, że to brzmienie, które udało mi się uzyskać na szóstce i na Otto Linku, że to brzmienie absolutnie wpisuje się w mój kanon tego, jak chciałbym brzmieć na saksofonie. I tak już zostało. Absolutnie Lowton dalej jest dla mnie ustnikiem, z którym, który odpowiedzialny jest za dość solidny okres, dość spory okres mojego życia, na którym zamieszczałem pierwsze nagrania na YouTubie, z którym kojarzy mi się okres prawdziwej fascynacji muzyką Jamesa Cartera. Na koniec znów nie mogłem się oprzeć, żeby zagrać na alcie z ustnikiem od tenoru. Jak pan to zrobił? Nic szczególnego. Zakładam na fajkę taśmę malarską. Taką oto taśmę. Zakładam, zaowijam nią fajkę. Zakładam ustnik i gram. Stroik od tenoru trójka. Trzeba trochę na intonację uważać, ale oprócz tego jest całkiem przyjemnie. Też nie wszystko się da zagrać, ale w średnicy czy w górze jest spoko. Zapraszam was jeszcze na lekcje i konsultacje online, jak i na żywo. Jeśli chcecie polepszyć swoją grę, dowiedzieć się czegoś ode mnie, jeśli jestem w stanie wam pomóc, słuchacie moich nagrań i chcielibyście się czegoś dowiedzieć, zachęcam do kontaktu, zapraszam. Wysyłacie do mnie film, ja ten film odsłuchuję, analizuję, przygotowuję dla was odpowiedź w formie 40-50-minutowego filmu. Czasami trwa to godzinę, bo nie mogę się opanować i po prostu gadam jak najęty. Do tego załączam ćwiczenia, do tego załączam nuty piosenek, nuty ćwiczeń, które sam piszę.
Koszt takiej lekcji to około 150 zł. Najczęściej to koszt pierwszej lekcji, jeżeli ktoś będzie zainteresowany cyklicznym spotykaniem się na żywo, czy za pośrednictwem lekcji online, cena ulega lekkiej promocji. Zapraszam serdecznie, udostępniajcie ten vlog, jeśli Wam się podobał. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Hej!